Zero? I zobacz, jakieś takie dwie łapki, to chyba ze mną trzy razy. Raz, dwa, trzy, świetnie. I teraz siódemka, cyk, ostatni trzy. Osiem, super. No to teraz kolejne zadanie, zobacz, coś to jest. Co to było? Trzy razy klaszczepka. Jeden, dwa, trzy. I teraz znowu co są? Łapki ze mną. Jeden, dwa, trzy. I zobacz, tu są trzy. Idziemy do góry. I teraz patrz, zobacz, co ja tutaj mam. Mam tutaj, co to jest? Ona jest takie, wiesz, tylko jest odwrócone, bo to się klei. I teraz zobacz, co ja zrobię. Czary Mary. Ej! Zobacz, ładam. I teraz uważaj, obserwuj. Gdzie to serduszko może teraz być? W którym kubeczku jest serduszko? Jest! Brawa! Super! Dla ciebie czerwone serduszko. Na twoją. Tutaj przypinam. Cyk. I jeszcze nam została tylko dziesiątka. Hops, i na dziesiątkę. Hops. Witamy w krainie nic. Przedaj sobie Dawidek tam, dobrze?
in English, red. Red, okay, okay. Super, świetnie. Put the chimney on the roof. Aha, great, great. Well done. Super, świetnie, Czernika. Okej. Okay. Cóż ja tutaj mogę z Wami jeszcze? No dobrze. Chodź, chodź Tobiasz. Włóż maszt. Włóż maszt. Maszt do ognia. Okej. Okay. Dziękuję Ci bardzo. Cóż to za numer? Cztery. In English? Four. Four, right. To jest do tego domku? No. What's the number? Six. Six, great. Czy to do tego domku? No. Cóż to za numer? One. A po polsku? Nie. Okej. Czy możemy założyć tę flagę? Antosia, proszę. Ja. Zakładam. Super. No dobrze. Pamiętamy, kto mieszkał, tak? W ogrodzie numer jeden. Pamiętamy? Jedynka. Jedynka. Tak. Chodź, Michał. Proszę. Wsadź jedynkę tutaj. Czwórkę. I niech zamieszka w ogrodzie numer jeden. Proszę bardzo. Słuchajcie, Michasia. Podejdź tam do stoliczków naszych i poszukaj jednorożca. Poszukaj jednorożca, bo przecież jednorożec mieszka w ogrodzie, tak? Poszukaj. W obrazeczkach. Obrazki tam są takie duże. Poszukaj, gdzie jest jednorożec? Mamy jednorożca, pokaż dzieciom. Jest! Świetnie! Chodź go tu zabrować. Lody. Z lodu. O, jak z krainy lodu, prawda? Dobrze, super. Okay. Później wrócimy jeszcze do naszych wież. Ale słuchajcie, kto pamięta, jaki kształt miał ogród numer 2? Okej, no dobrze. To ja poproszę, chodź Ola. Poszukasz domku numer 2. Gdzie jest domku numer 2? Przesuń się tak jak na chwilkę. Gdzie jest domku numer 2? Aaa, super. Mogę na chwileczkę? How many windows are in the house? Two, okej. Adaś? Count the windows. In English? Wiesz po angielsku? Spróbuj. Great! Super! Dobrze, ekstra. No to szybciutko. Oliwier bierze daszek, szybciuteńko. Antek bierze komin. Tak? Dobra. Super. Wstać okienka, Dawid. Jeszcze nie ma. Kto jeszcze nie był? Eryś, chodź. Już masz. No i cóż tutaj teraz, Erysiu? Poczekaj, poczekaj. Czy to będzie w tym domku? Nie. Poczekajcie, dajcie mu szansę, dobrze? Okay. Czy to będzie? Tak, świetnie. No to już. Uwaga. Super. Kto pamięta, kto mieszkał w domku numer 2? Dwójka! No dwójka oczywiście, że mieszkała w tym. Chodź Daniel, włożysz dwójkę. I kot i pies. Kto mi poszuka w obrazeczkach koteńca? Ktoś, kto jeszcze nie chce? Ja! No chodź szybko, szukaj koteńca. Super, mamy. Thank you.
Uwaga, tylko uważnie słuchamy, dobrze? Trzy. Królestwie Neptuna. Jak już wiecie, każda lipa w mieście ma swój domek. U jedynego lipa się śmieje jedno. Dobrze. Dwójka ma wysokie drzewa przed oknami, a na nich śpiewa mnóstwo ptaków. Co jeszcze się dzieje? No pies nie siedział na drzewie. Kot siedział. Czasem zdarza się, że pies goni kota, ten ucieka na drzewo, a ptaki boją się go i zaraz odlatują. Na szczęście tuż obok jest ogród, w którym zawsze mogą spokojnie usiąść. Stoi w nim domek, który ma tylko trzy rogi. Ale generalnie ogród ma taką kształt. Jak sądzicie, kto mieszka w tym domku? Trójka, oczywiście. U trójki wszystko jest trójkątne. Brama do ogrodu, stół, który ma tylko trzy nogi, a nawet łazienkę. Chcecie wiedzieć, dlaczego ptaki tak chętnie siadają w ogrodzie trójki? W tym ogrodzie można przebywać tylko w trójkach. A jeden pies i jeden kot to tylko dwa, więc nie mogą wchodzić do ogrodu. Chyba, że byłyby tak sprytne, że wyciągnęłyby jeszcze z ogrodu jedynki jednorożca. Tak jest, wtedy byłoby ich troje. Pies, kot i jednorożec. Aż tak trudnego zadania ratunkowego ani kot, ani pies nie potrafią rozwiązać. Dlatego ptaki czują się tak pewnie w tym zgodnym ogrodzie. Ostatnio złożyłam trójce wizytę. Zaniosłam jej w prezencie trzy piękne pióra. Jedno czerwone, jedno żółte, a jedno niebieskie. Trzy razy zapukałam do trójkątnych drzwi. Usiadłam na tym lewym krześle, a trójka uprzejmie zaproponowała mi coś do picia. Kupiłam trzy łyki niewiarygodnie słodkiego trójkowego likieru, a potem musiałam natychmiast chodzić do łazienki, żeby się przejrzeć w trójce, bo z moją twarzą zaczęło się rzeć. Rosły mi wąsy, a na głowie pojawił się mój wątki panele z jednym czerwonym, jednym żółtym, jednym niebieskim. Trzy okolice. Wysoko na środkowym mieście obłatała flaga z drzewa skrzyżowanymi szablami. Najpiękniejsza rzecz na świecie. Kapitanie! Krzyknął człowiecze. Twój kombinezon do nurkowania leży tam, przygotowany dla ciebie. O nie, pomyślałem. O nie, teraz muszę jeszcze nurkować. Mogę ci przecież przyznać, że nie jestem pilatem. Ten człowieczek wyrzuciłby mnie z pewnością za burtę. Użyłam więc kombinezon nurka i spojrzałam. Blask! Fale zamknęły się tuż nade mną. 30 minut, zanim dotarłam do dna morskiego. Wokół mnie pływały kolorowe ryby, a ciekawski konik morski przyglądał się mojej twarzy. Nagle zobaczyłam, że zbliża się do mnie jakiś dziwny styl. Był człowiek, który ma machał do mnie swoim zębem, a mi poszedł. Przed jaskinią zatrzymał się bardzo panowała. Śmiertelniku, powiedział. Udało ci się wejść do królestwa Neptuna. I mi leży skarb. Jeśli weźmiesz go dla siebie, musisz na zawsze pozostać pod nie oddany. W żadnym wypadku nie chciałem pozostać w domu Neptuna na zawsze. Masz wybór, kontynuował Neptuna. Mogę spełnić twoje trzy życzenia, jeśli skarb pozostanie w jaskini. Chcę trzy życzenia. O, zatem wybieraj, zaczniał Neptun. Ale wybieraj dobrze. Życzyłabym sobie, zaczęłam, żebyś był dla mnie taki przychylnie nastawiony. Twoje pierwsze życzenie spełnione. Neptun uśmiechał się do mnie przyjaciół. Drugie moje życzenie brzmi, nie chcę być już piratem. Robione, powiedział Neptun radośnie. Po trzecie, życzyłabym sobie, żeby znowu być w domu.
trzecie twoje życzenie zostanie spełnione. Machnął twój serwem, poniosło mnie tak szybko przez wodę, że musiałam zamknąć oczy. Popatrzyłam, spoglądała na mnie z trójkątnego lustra moja zwykła twarz. Co takiego? Spytała trójka, która usłyszała moje ostatnie trzy słowa. Och, nic. Co masz dziwne lustery po wodzie. Wkrótce potem ruszyłam z powrotem do domu. Szłam nietypową drogą, ziemia pod moimi stopami cały czas się lekko kołysała. Chyba jeszcze to trzymało. Ale gdy wreszcie dotarłam do domu, wszystko znowu było w porządku. Kwadraku? Trójka! Kwadrat ma ile boków? Przypomnę sobie. Cztery! Cztery! No to myślisz, że to będzie ogień? Trójka! 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 What's the shape? Ile ma boków? Liczymy. Nie. A może powiem. Kto ma? Two. Three. A ile ma rogów? Jeden. Drugi. Trzeci. Super. No dobrze, what's the color? Three. Super. Przepraszam. Czyli to będzie ogród numeru 3. Super. No dobrze, to kto znajdzie mi domek numeru 3? Wiki, ale zróbcie większe koło, bo nie damy rady. Szukamy numer 3. Szybciutko, zaraz, dwa, trzy. Oliś przyjdzie i wybierze okienka. Ile będzie okienek numer 3? Ja jestem, nie dosadziłam okienek. Szukaj okienek. A ja w ogóle jeszcze nie byłam. Ja też nie byłam. Połóż Wiki tam domek. Ja nie byłam. No dobrze, słuchajcie. Chodź, wyjmiesz, szybciutko połóż dasze. Szukaj komina. Masz od razu też wejść ze sobą. A dzieci poproszę, wszystkie dzieci, żeby podeszły do naszych białych stolików i poszukały, co może być jeszcze w ogrodzie trójki. Dobrze? Wiatrak! Czemu ten wiatrak jeden się znalazł tutaj? Bo ma trzy skrzydła ma, tak? Świetnie, ma trzy skrzydła i bo też jest jeden. To bardzo pasuje do trójki, bo ma trzy skrzydła, tak? Świetnie. Dobrze. Cóż tu się znalazło jeszcze? Jeden, dwa, trzy. Tutaj też są trzy, ale są oddalone. Razem jest ich? Sześć. Nie powinno być ich sześć, ale są oddzielnie. To znaczy, że każdy wszystko. Tu są co? Dwa solki. Ile ich jest? Ocia? A tu kolejne. Ale są oddzielne. Tutaj jest, zobaczcie, co tu jest. No dobrze, no ale też są daleko. Trzy kubeczki pasują? Pasują, super. A zobaczcie, jest jedna kostka. Czemu ona tu pasuje? Bo ona ma trzy kropki. Ma trzy kropki, świetnie. I ta też ma trzy kropki. Wszystko pasuje. Ale ja tylko pasuje do tego. Pasuje do tego? Bo ma co? Bo jest jedno. I ma? Tu są trzy skrzydła, tu są trzy. A też z tego jest jedno. A też jest jeden, ale świetnie. Bardzo dobrze. To tam będzie tutaj. No i to powinno mieć. Który to będzie? O, znalazłam. Kto położy? No i kto wybierze licz mamy? Ja! Wybierz. Każdy trzy i włożę tam do dziurka. Ej, w kółko. Jeden, dwa. Wybierz trzy. Ty nie będziesz taka mądra. Trzy. I wkładamy tam. Ja nie jestem mądry. Dobra, jeszcze mam tu wieżę. Kto wieżę zbuduje? Ja! Tutaj wieże, jeszcze są łączniki gdzieś tutaj, te czarne. Chodź, Gabryś, chodź. O, proszę. Tylko pamiętaj, że to jest wieża trójki. Musisz wybrać tyle pięter, ile ma trójka, tak? I na trójkowym ogrodzie kładziemy. Jeden, dwa.
i 3. A to jest, zobacz. No postaw, postaw. Postaw, postaw. Postaw. Postaw, ładnie na trójeczce. Trzy. Teraz postaw, patrz. Przyjrzyj się jeszcze raz uważnie. Wszystko dobrze? Siada Gabryś. No i któż tu nam przyszedł dzisiaj popsocić? Liczymy po kolei. I Kusia pokazuje paluszkiem od dołu, bierze i liczymy głośno. Jeden, dwa, trzy, cztery. A ile powinno być? Trzy. No to wołamy wróżkę, nie zapominajcie, tak? Wołamy głośno. Mały psotnik, przewrotnik. Plączek, głośno! Oświecieli! Nie zapominaj go przyjdź! Ze zaklęcie odkręć mi! Super, słuchajcie, teraz zaraz do Was przyjdę. Naprawić wróżce, tak? Czy się wszystko teraz zgadza? Tak. Liczymy jeszcze raz. Michał od dołu liczy piętra. Jeden, dwa, trzy. Zgadza się? Trzy. Zgadza się, super. Wróżko, nie zapominaj. No to są te nasze liczmany, tak? I w ilu kolorach? Trzy. Słuchajcie, to są kolory podstawowe. Żółty. Niebieski. I czerwony. Z tych kolorów powstają różne później inne kolory, o których też się będziemy dzisiaj uczyć. Będziemy się bawić. Ale mam kolory żółty, czerwony i niebieski. I chciałabym, żeby teraz każdy z Was wybrał sobie po jednym żetonie z każdego koloru. Czyli ile będzie każdy miał żetoników? Trzy. Także szybciutko, raz, dwa, trzy. Dam dzieciom na razie. Trzy. Ale nie, nie, siadamy. Ja każdemu po kolei, bo to będzie bałagan. Szybciutko. Po jednym z każdego. Raz, dwa. Dobra? Nie szkodzi. To zaraz sobie ktoś go weźmie. Hops. Po kolei. Raz. Tak, raz, dwa, trzy, dobrze? Słuchajcie, bo to nie ma czasu. Bierz już Oliwier. Antek, wybieraj. Ops. Po jednym, po jednym. Po jednym z każdego koloru. Hopsa, hopsa. Żeby każdy miał ile? Każdy ma mieć ile? Trzy. Dobrze. Robi się sery. No to trzy mają być niektóre. A, robi się sery. Właśnie możecie sobie tak robić, że przykładać jeden na drugi i zobaczyć, jaki kolor z tego powstaje, tak? Bo one są przezroczyste. Jak położycie na przykład żółty na niebieskim, to jak myślicie, jaki będzie kolor? Zielony. Zielony. Sprawdźcie, czy to prawda. Prawda? A jak położycie żółty na czerwony? Zielony. Nie, żółty na czerwonym jak położycie, to jaki będzie kolor? Dobry, czy ty wybrałeś już trzy? Pomarańczowy. Żółty na czerwonym, pomarańczowy oczywiście. A jak położymy niebieski na czerwonym? Połóżcie sobie. Fioletowy, świetnie. Dobrze. Każdy bierze trzy. Jeden żółty, jeden niebieski, jeden czerwony. Szybciuteńko! Raz, dwa, trzy. No to trudno. Gabcie nie mają. Trzeba było szybciutko wybierać. Jeden, dwa, trzy. Zaraz podam Ci, Gabryś, spokojnie, tylko już przejdę tutaj dalej, tak? Zielony, bo który położyłeś na który? Niebieski. Świetnie. Super. Dobra, Gabryniu. Tutaj już czerwony leży jakiś. Czyj to jest? No to. Fioletowy. Super. A jak niebieski na czarnym? Nie ma. A, na czarnym w sensie tam nie było. No to jak myślisz, jakiś taki szarobury? Fioletowy. Słuchajcie, każdy z Was dostanie teraz takie kółeczko, dobrze? Każdy z Was po kolei, wszystko jedno, tak naprawdę tutaj nie chodzi o to, jaki ma być kolor, ale no, powiedzmy, żeby były się obracały w tych kolorach, co mamy na razie. Ciach. Hops. 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 Proszę. Ciemny wyszedł? Proszę. Proszę. Wszystko jedno, proszę. Brązowe, proszę, Kania, proszę, i chłopcy, i chłopcy.
Uwaga, kładziemy nasze kółeczko naprzeciwko siebie. Po prostu na podłodze, tak? Kładziemy. Kładziemy na podłodze. Jednak ubudę by się nie podłożyć. Jednak ubudę by się nie podłożyć. Dobrze. Okej. Okay. I teraz uwaga. Bierzemy swoje serduszko z bluzeczki, zdejmujemy na chwilę i przylepiamy w którymśkolwiek miejscu. Na kółeczku. Przylepiamy na kółeczku. I teraz na to serduszko kładziemy jeden serduszko. Mamy? No dobrze. To teraz uwaga. Kładziemy nasze żetony pozostałe na zewnątrz szkoła. Na zewnątrz szkoła. Na zewnątrz. Wszyscy mają na zewnątrz? Nie w kole, nie na kole, tylko na zewnątrz szkoła. Na zewnątrz. Poza kołem. Na zewnątrz koła. Dobrze, wszyscy. A teraz wszyscy włożą żetony do środka koła. Do środeczka. Dobrze. Okej. Okay. Świetnie. Do środeczka biorę. Dobrze. A teraz wszyscy położymy te żetony na kółeczku. Tak? Na kółeczku. Mamy na kółeczku? No to teraz uwaga, każdy z Was dostanie po 3 patyczki. Dobrze? Uwaga. Proszę, Szymon, ciach. Ciach. O, przepraszam. Weź już, Michasiu, dobrze? Jeszcze jeden ci podam. Liczcie, czy ja Wam nie, czy Was nie oszukuję, czy daję dobrze? Dobrze? Proszę, no 3. Proszę. Liczcie, czy Wam dobrze daję, żeby mi tu psotnik, przewodnik coś mi poplątał. Dobrze? Liczcie, czy dałam 3. Proszę, Wiki. A, dobrze, Julina. Proszę. Zuzia. A, ty. Proszę. Eryk. Proszę. Proszę. Dobrze, super. No i teraz uwaga. Weźcie na razie dwie słomeczki. Dwie słomeczki. Jedną sobie odłóżcie na boczek. Odłóżcie jedną na boczek. Misie. My sweet birds. Listen to me. Słuchamy, uwaga. Bierzemy dwa patyczki, a ten trzeci miał być odłożony w ogóle. Tak, nie na półeczko. Tylko odłożony w ogóle. I uwaga! Włączamy je tak jakby czubeczkiem. Ten czubeczek kładziemy na tym liczmanie, który był z naszym serduszkiem. Dobrze? Łączymy i kładziemy czubeczek tu, gdzie mieliśmy serduszko nasze, tak? Mamy? Pokażcie. Tu, gdzie było serduszko, kładziemy. Musi być czubeczek. Świetnie, bardzo dobrze. I teraz uwaga. Nasze pozostałe liczmany bez serduszka kładziemy na końcach patyczków. Na końcach drugich patyczków. Zobaczcie. Tak? Na końcach drugich patyczków. Tak, nie na czubeczku, tylko tu. Prawda? Nie, nie takie trudne. Mamy? No świetnie. Super. Ja
Ale Michasiu, zobacz, miało być tu serduszko, miało być tutaj serduszko. Czyli jak miałeś czubeczek, to tu masz, tu. Tak? Dobrze. I teraz na koniuszka kładziemy żetony. Dobrze zrobił, właśnie ty masz troszkę nie tak. Musi być w kółeczku. Mówiłam, że w kółeczku, tak? Mamy? No i teraz, moi drodzy, jak już mamy coś takiego, to utwórzmy z tego trójkąt, czyli trzeci patyczek musi połączyć ostatnie, te ostatnie żetony dwa, tak? Spróbujmy to zrobić, żebyśmy mieli dobrą świadomość. Nie, Antosia, tylko Michasia. No i mamy też się tak myli. Zobacz, miał być... że to nie miało być na serduszku, tak? Świetnie! Super! Tu miały być żetony. Żetony miały być na końcu. Tak? Super! Miał być czubeczek tam, gdzie serduszko. Tu, tak? Na końcach miały być żetony. Tak? A to miało być na serduszku dawno temu. I teraz kończymy. Super! Świetnie! No to pomagamy już. No zobacz, gdzie miałeś serduszko? Miało być na serduszku żeton. Połóż to serduszko żeton. I teraz zobacz, miałeś zrobić czubeczek, tak? I czubeczek miał być na serduszku. Weź w rączki. Gdzie masz serduszko? Gdzie się dasz? No i teraz jeszcze zadaję takie. Aha. No dawaj. Teraz na końcach patyczków miały być żetoniki. Żetoniki. Jeden, super. I drugi, tutaj na tym połóż, tak żeby ci było super. I teraz ostatni patyczek musi połączyć ostatnie żetoniki. Brawo, super. Piękne macie tam kąty, super. Zobaczcie, co nam wyszła ta figura. Trójkąt. A dlaczego trójkąt? Super. Bo są, co tam się dzieje? No zobacz, mieliśmy położyć żetonik na serduszku. Żetonik na serduszku połóż. Jeden z żetoników. Teraz miałeś mieć dwa patyczki. Złącz je czubeczkiem. I czubeczek miał być tutaj, gdzie żetonik i serduszko. Tak jest. Ale miał być czubek, a nie jeden albo drugi. Czubek miał być, tak? I teraz na końcach patyczków połóż żetonik. I teraz ostatni patyczkiem połącz te żetoniki. Brawo. Tutaj ci wszystko wyszło. Super. Dobrze. Popatrzcie na swoje żetony. Co to jest? Na tych żetonach są co? Ale co tu jest tam na samych kątach? Co to jest? Rogi. Świetnie, Antosiu. To są trzy rogi. A patyczki to są co? Trzy? Ale co to są? Boki, to są trzy boki. Jeden bok, drugi bok i trzeci. A żetony to są rogi, tak? I kąty. Rogi. Trzy rogi, trzy boki. Świetnie się bawicie słoneczkami i przesuwanie. Cudownie. Bardzo dobra zabawa na oddychanie. Świetna. Dobrze, słuchajcie. Odkładamy patyczki. Dziewczyny, poproszę was o jedną rzecz. Tak? Jeżeli wypadnie w
wróżka niezapominajka, to bez niczego, bez robienia żadnych zadań, idziemy 3 punkty do przodu. Tak? Czyli mamy taką nagrodę po prostu od wróżki niezapominajki, idziemy 3 punkty do przodu. Jeżeli wypadnie psotnik przewrotnik, to niestety cała drużyna czeka jedną kolejkę. Tak? Czyli nic nie robi po prostu i czeka. Dobrze? Rozumiemy? Ale jeżeli wypadnie znak zapytania, tak? Znak zapytania, to ja mam tutaj czary mary, zagadki. I kto zgadnie, tak? Ktoś z drużyny, kto zgadnie, wtedy idziemy znowu 3 punkty do przodu. Dobrze? Teraz tak, na tej kostce są różne zadania. Tutaj mamy dwie kuloski, czyli tyle będziemy skakać, ile nam wyskoczy punktów, tak? Na dwie nóżki, czyli skaczemy. Raz, dwa, trzy na przykład, tak? Jeżeli mamy jedną nóżkę, to skaczemy na jednej nóżce. Tyle razy, ile wypadnie na drugiej kostce, tak? Czyli na jednej nóżce skaczemy. Jeżeli nam wypadnie, o, taki człowieczek, to jak myślicie, co robimy? Przysiady. Zrobimy tyle przysiadów, ile wypadnie na drugiej kostce. Jeżeli nam wypadnie taka baletnica, Michał i Adaś, zapraszam. To stajemy na paluszkach i tyle razy się musimy obrócić, ile jest na drugiej kostce. A jak wypadnie kurczak? A jak wypadnie kogut, to robimy kukuryku. Tyle razy, ile po prostu wypadnie, ile wypadnie na kostce. Ale jeszcze nam kogut nie wyskoczy. A klaun to jest pajacyk. Robimy tyle pajacyków, ile będzie punktów. Dobrze? No i słuchajcie, która drużyna pierwsza dojdzie do dziesiątki, ta wygrywa skarb Neptuna. Słuchajcie, trzeba bardzo uważnie rozumieć, słuchać i wszyscy muszą w drużynie wykonywać zadania, bo kto nie będzie wykonywał, no to drużyna nie dostanie skarbu. Zrozumiałe to jest? No dobrze, to teraz uwaga. Będziemy szli w taki sposób, że wybieramy swojego przedstawiciela, który będzie skakał po drodze liczbowej za pierwszym razem, tak? Stanie sobie na tym miejscu, którym trzeba. Każdy z Was powinien być przynajmniej raz, tak? Każdy powinien wyskoczyć chociaż raz. Przepraszam, nawet jeżeli pierwsza osoba, powiedzmy, zostanie na trójce, tak? To wtedy bierzemy sobie pachołek, stawiamy na trójce, cała drużyna wykonuje zadania. I potem druga osoba staje na trójce i skacze tyle razy, ile jest następne zadanie. Tak? Ja będę tłumaczyła. Kto może, to może. Kto wypadnie, ten będzie. Dobra, uwaga. Słuchajcie, no to co? Zrobimy tak. Tu są żółci, tu są niebiescy, tu czerwony. No dobra, to tak. Co zrobimy? Pani rzuci kostką. I tak, jedynka to będą niebiescy, dwójka to będą żółci, trójka to będą czerwoni. Który punkcik wykładnie, to ci pierwsi zaczynają, dobrze? Czyli to będzie 1, 2, 3. Dobra, wrzucamy. Dwójka, czyli żółci zaczynają, tak? Żółci zaczynają, Antosia pierwsza zaczyna, staje na zerze. Proszę bardzo. No i cyk, rzucamy obydwoma muzykami, tak? Chodza. Antosia rzuca, a cała drużyna wykonuje zadanie. Wstajecie i co robicie? Liczymy. 1, 2, 3 i co robimy? Wszyscy, nie, ale nie wy, wy jesteście niebiescy. Żółci stają na jednej nodze. Wszyscy, Oliwier, Oncia się nie podpiera. Babcie nie biorą udziału w tym zadaniu, tylko młode dzieciaki. Ile razy skaczemy? 3. 1, 2, 3. Super. I Antosia idzie 3 punkty do przodu. Hej. 1, 2, 3. Super. Postawimy na razie pachołek na trójce. Antosia siada. Popsa. No i dobrze. I teraz rzucamy jeszcze raz kostką, żeby zobaczyć kto. No mam nadzieję, że dwójka nie wypadnie. I potem już przywilujcie kolejności, czyli wy pierwsi. No i ciach. O, znowu. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Nie, no spokojnie, no. Aha, ja to w ogóle. Nie szkodzi się. Trójka, czyli wy teraz, tak? Kto jest teraz przedstawicielem? Zuzia. Zuzia staje na zerze i rzuca kuleczka. I kuleczko. Kostka z mamy. Cyk. Hopsa. Bum, cyk, cyk. Pajacyki, ile? 3. Cała drużyna wstaje, hopsa.
każdy, żeby miał miejsce. Chodźcie tu bliżej trochę. I wszyscy wykonują trzy, ale poczekajcie na trzy, cztery. Uwaga! Dobra? Panie sprzątają. Uwaga! Pajacyki gotowe? I uwaga! Jeden, dwa, trzy. Dobrze, super. Zuzia idzie trzy punkty do przodu. Od zera zaczynałaś, to musisz dobrze. Jeden, dwa, trzy. Stawiamy pachołek. No i teraz już wiadomo, że trzecią drużyną będą niebiescy, tak? Kto kogo będzie? A Daniel? No to cię. Wstajesz na zerze, rzucasz kostkami. Obstaw. Olivier. Na to idzie, żebyście się nie zgubili. Hopsa, uwaga. Paletniurce. O Jezu, ale tu jest sotnik przewodnik. Niestety. Macie po prostu o jedną kolejkę, musicie czekać, także nigdy nie idziecie na razie. Trudno, trudno. Usiądźcie ładnie. Rzućcie, hopsa. Kto następny? Ja. Dobrze, Wiktoria. Kto już będzie trzeci, dobrze? Ale odsuwamy się zdrowie. Odsuwamy się zdrowie. Stajesz na trójce. I rzucasz. Od Eryś, przesuńcie się tam. Rzucamy. Hopsa. A, znowu na jednej nodze. Wstajemy, cała drużyna wstaje? Dwa. Cała drużyna na jednej nodze wstaje. Hop, i skaczemy. Jeden, dwa. Super. Czyli gdzie, bo właśnie na trójce, tak? To teraz ile musicie? Nie, ile było? Ile tam było? Dwa, czyli stawiamy na 5, 4, 5. Dobra, tutaj i teraz będzie drużyna tamta. I głośno krzyczyliście raz kukuryku, bo wygraliście. Kukuryku! Ciasteczka jakie? Trójka, trójka! Super! Moja babcia zawsze mi takie daje. Uwaga, pani Maria mi nazywała niebieski weź troszeczkę. Tak? I zafarbuj wodę. Jeszcze. Dawaj. Mocno! Jeszcze tego niebieskiego bierz. Dużo. Myślę, że będziesz tak nabierał, to będziesz długo nabierać. Nie, nie mogę. Ciao. Jeszcze, no jeszcze nabierz. Żeby się nie pomieszało, jest tak, dobra? Mamy niebieskie. Tak jest, robimy eksperymenty. Dobra. I uwaga, Ninka bierze. Ninka zafarbuje na żółto, dobrze? Dużo farby, dużo. O tak. A Gabryś może na czerwono zaraz, tak? Jeszcze. Zaraz. No, no, jak soczek pomarańczowy wygląda. I jak niebieski. A albo jak woda. Dobra, a Gabryś trzyma tutaj. Dobrze, jakie mamy kolory na razie? Żółte i niebieskie. No ale kolorowe będą, kolorowa woda w szklaneczkach, tak? Proszę, tutaj miał jeszcze, a Gabryś, czerwone, tylko wiesz co, żebyś czerwonego przyjadła. O, i już, i ciach. Ops, dobrze. Czerwony! Jak pan w czerwony wyglądał? Tak? A jeszcze troszeczkę wiesz czerwony. Trochę wygląda jak pierwszotka w kolyso. Jak pan wygląda? No to jeszcze jak pan i teraz uwaga. Teraz będą fare mare. Będą fare mare. Fary mary będą polegały na tym, że Antosia, weź jedną szklaneczkę z tym czysty. Teraz uwaga. Tak jak wam mówiłam dzisiaj, to są trzy kolory podstawowe. Ich się nie da zrobić z żadnego koloru. Nie da się. To są trzy kolory, z których to mogą... To są te kolory, co mieliśmy na sesji. Tak, dokładnie tak. Mieliśmy serduszka i mieliśmy obręcze z tych trzech kolorów. Z tych trzech kolorów powstają inne kolory. Jakie pomieszamy? Weź Antosiu czerwony i troszeczkę przelewaj sobie, zalij najpierw rękawki. Zalij rękawki, żebyś tutaj się nie bolała. No. Dobra. I przelej troszkę tej czerwonej wody do szklaneczki. Dobra.
Jeszcze troszkę. Dobra? Dobrze? Dobra. Nie szkodzi, nic się nie stało. Zaraz to wytrzymamy. Weź teraz niebieski. Jak myślicie? Jaki kolor może z tego powstać? Zielony? Patrzcie, uwaga. Stop. Czarny. Brązowy. Jaki to jest kolor? No, ale wiecie co? Taki tutaj wyszedł borówkowy, bo to jest taki kolor. A myślisz troszkę niebieskiego? Fioletowy! Czyli wiemy już, że czerwony i niebieski daje fioletowy. Postawmy na razie te. Czy myślicie, że to byłby kolor podstawowy? Nie. To były podstawowe. To jest kolor pochodny, bo pochodzi od dwóch innych kolorów. Tak? Czyli to jest kolor pochodny. No to teraz uwaga, to teraz poproszę Erika. Już mieszaliśmy niebieski i czerwony, to teraz zróbmy czerwony i żółty. I żółty. Dobrze? Uwaga. Nalej najpierw troszeczkę. No dobrze, może być najpierw ciutko. Najpierw żółciutki. Więc nalewamy. Nie nalewać do kubka, mi się nie będzie. Jeszcze troszkę, jeszcze. Nie szkodzi, nic się nie przejdzie. A ja będę mógł wydać coś. Bo ja też chciałam. Zaraz spróbujemy. Dobra? No dobrze, niech tak będzie. I teraz spróbuj tego czerwonego. No. Stop! Jakiż to kolor? Pomarańczowy! Świetnie, stop. Jeszcze troszkę weź żółtego. Jeszcze żółtego. No taki marchewkowy. Tylko tak marchewka. Zobaczcie, super! Pomarańczowy! Czyli jeszcze raz powtarzamy. Z niebieskiego i czerwonego jaki powstał kolor? Z niebieskiego. Słuchamy, nie gadamy. Z niebieskiego i czerwonego jaki powstał? Nie. Fioletowy powstał z niebieskiego i czerwonego. Powstał, to jest kolor pochodny, bo pochodzi od kolorów podstawowych. Ale niebieski i czerwony to był kolor fioletowy. A niebieskie i nie niebieskie, a czerwony i żółty to był kolor? Pomarańczowy, świetnie. Czyli tu mamy kolejny kolor pochodny. I poproszę Daniela, poproszę, żeby wziął żółty i niebieski. O, tak zabijamy. Przypomnijmy sobie jeszcze raz, poczekaj, ja się nic nie wiem, już Michał na to mi powie. Kto mi powie, z jakich dwóch kolorów, Michał, z jakich dwóch kolorów powstał ten kolor? Czerwonego? Nie, gdzie czerwony tutaj? Kto pamięta? Z niebieskiego! Z niebieskiego i? Żółtego. Brawo, Zuziu, z niebieskiego i żółtego powstał kolor zielony. Super. Kolor pomarańczowy powstał z jakich dwóch kolorów? Z czerwonego i żółtego. Świetnie. I jeszcze jeden, poczekaj Anisiu. I jeszcze powstał kolor fioletowy. Z jakich kolorów? Żółtego i niebieskiego. Nie, jakby był żółty i niebieski, to to? Jak myślisz? Nie. Chyba nie. Oczywiście. To by zielony powstał. Niebieski i czerwony. Czucie, ale... Z tych kolorów powstał fioletowy. Czucie, tak? Ale z tych kolorów... Nie do wszystkich, do tego nie musieliśmy żółtego, zobacz. Widzisz? Do fioletowego nie był potrzebny żółty. Żółty były potrzebne do pomarańczowego i do zielonego, tak? No dobrze, słuchajcie, super. Bardzo fajnie. Słuchajcie, mówiliśmy już o tym, jak włączyliśmy, pamiętacie nasze liczbany, tak?
pamiętacie? Tak. Zobaczcie, robiliśmy to już z liczbami, że czerwony i niebieski to był jaki? Fioletowy. Fioletowy, zobaczcie, tak samo jak tam, tak? A jak był niebieski i żółty, zobaczcie, dwa. Zielony. Zielony, widzicie? Super, zielony. A jak gdy patrzyłam się z czerwonym na niebieskie, widziałam fioletowy. No widzisz? A teraz zobaczcie, które mieszam. Żółty i czerwony. Pomarańczowy. Jaki jest kolorek? Pomarańczowy. Super, bardzo fajnie. Super.